Cześć! Dzisiaj będziemy robić kurczaka po włosku z serkiem finadelfia. Jeżeli nie możecie znaleźć takiego serka, możecie jako zamiennik użyć albo fromaż, ewentualnie serka górskiego. Oprócz serka będziemy potrzebowali jeszcze połówki cytryny, którą później skropimy naszego kurczaczka. Kurczaka przerzucamy do, na patelnię grillową. Oczywiście kurczak wcześniej posolony i dość dobrze popieprzony. Podkręcamy ogień i czekamy aż fajnie się nam on zrumieni. Nie może być on taki bielutki, tylko ma być zrumieniony. Takiego kurczaczka możemy popruszyć. Czerwoną przyprawą do mięsa, jednak pamiętajmy, Włosi używają jak najmniej przypraw, ale używają bardzo dużo ziół. W małym kubeczku yy, do małego kubeczka dodajemy finadelfię. Ta finadelfia ma taki. Yy, takie bardzo fajne zapięcie, pociągamy z dwóch stron i wyskakuje nam kostka. Do tej finadelfii dodajemy tak ze dwie, trzy łyżki śmietany bądź mleka. Włosi dodają mleko, ja dodam śmietane, więc będzie to przepis lekko zmodyfikowany. Wyszła nam taka delikatna pasta. Do tej pasty dolewamy wodę w takim celu, aby stworzył się nam wspaniały sos. Ten sos możemy ewentualnie doprawić solu i pieprzem. Ja tak robię, ponieważ no, jestem Polakiem, jestem przyzwyczajony do dużej ilości soli i dużej ilości pieprzu. Wszystko mieszamy w celu utworzenia się jednorodnej konsystencji i sprawdzamy naszego kurczaka. Nasz kurczak jak widać już z jednej strony się fajnie zgrilował. Przewracamy go i y, czekamy dotąd aż się ugriluje. Jeżeli z dwóch stron wygląda on już fantastycznie, y, skrapiamy go połówką cytryny. Y, wydaje się to dziwne, jednak ta cytryna właśnie zrobi świetną robotę w tym kurczaczku. Do tego kurczaczka następnie dodajemy nasz sos. Tylko czekamy, aż ta cytryna się przegryzie z tym kurczakiem. Musimy go chwilę podsmażyć jeszcze. Sos mieszamy dość energicznie, tak aby oblepił on kurczaka i stworzył taką jednorodną całość. Ten sos zaraz nam zgęstnieje i że tak powiem, po tym serze będzie już tylko wspomnienie. Zamieni się on w wspaniały, lepki sos o smaku mleczno-cytrynowym. Ten tłuszczyk, choć nie do końca, wymiesza z tym serkiem i stworzy to nam taki wspaniały, kremowy gulasz z kurczaka. Ja do całości dodam jeszcze. Natki pietruszki, ponieważ cytryna świetnie łączy się z tą natką pietruszki. My lubimy natkę pietruszki, dlatego też bardzo dużo dodajemy jej do tego naszego kurczaczka. Jeżeli ktoś nie lubi mocno przygrzanej natki, możemy dodać ją na samym końcu, jak już gulasz będziemy wykładać. Do tego, oczywiście, ziemiaczki. Włosi to jedzol z makaronem. U nas trochę to odmienimy, zjemy to z ziemiakami, ja dałem sobie kulkę ziemiaków, parę łyżek tego wspaniałego kurczaka. Uwierzcie, że jest to naprawdę mega, mega syte. Taka porcja starczy mi na obiad i na pewno nie będę głodny do wieczora. Przeozdabiamy jeszcze natką pietruszki, tak aby to lepiej wyglądało. Cześć!